Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. O tradycjach świątecznych praktykowanych na Ukrainie opowie nam Ruslana Iwanowa, która pochodzi z Użgorodu, ale już od 8 lat mieszka u nas w Polsce. Mogłoby się wydawać, że między nami a naszymi wschodnimi sąsiadami, u których przeważa prawosławie, zwyczaje świąteczne będą się znacząco różnić. Ale czy jest tak w rzeczywistości? Ruslana uchyli nam rąbka tej tajemnicy. Kiedy na Ukrainie w ogóle obchodzone jest Boże Narodzenie? Czy tak jak w Polsce 25 grudnia? Właśnie Boże Narodzenie na Ukrainie obchodzimy 7 stycznia, czyli z opóźnieniem w prawie 2 tygodnie. Czy na Ukrainie również w przeddzień świąt Bożego Narodzenia obchodzi się Wigilię? Tak, jest wieczorem 6 stycznia obchodzimy Wigilię, inaczej się nazywa na Ukrainie, czyli znów jest ta różnica jakby 2 tygodnie. A jak ona u Was w ogóle wygląda? Bo w Polsce bardzo ważnym zwyczajem na przykład jest łamanie się opłatkiem. Czy Wy też przed wieczerzą się nim łamiecie i składacie sobie życzenia? No w Wigilię u nas wygląda tak, że jest to przede wszystkim kolacja rodzinna i podczas tej kolacji wigilijnej składamy sobie życzenia nawzajem, no ale tradycje są różne. Dzielimy się na przykład kutią albo łamiemy chleb. Podejrzewam, że właśnie łamanie tego chleba to jest jakiś odnośnik do właśnie polskiego opłatka. Zdradź nam, Rusi, co to takiego jest kutia? Czyli kutia, no jest to główne danie na stole świątecznym. Jest to danie u nas robionego na słodko, czyli danie z kaszy pszennej, może jęczmiennej, na przykład z kaszy pęczak, z dodatkiem miodu, maku, rodzynek, orzechów włoskich, czyli bakalia różne. Czy zostawiacie jedno wolne miejsce dla niespodziewanego gościa? Czy w mojej rodzinie, jak byliśmy na kolacji, na Wigilii u mojej babci, to ona zawsze zostawiała to jedno dodatkowe miejsce. Może niekoniecznie przy stole, ale zawsze było miejsce, zawsze były sztućce i talerz przygotowany dla właśnie niespodziewanych gości, które mogą przyjść. Czy podobnie jak w Polsce, w dzień Wigilii obowiązuje post ścisły i kolacja wigilijna jest bezmięsna? Tak, bardzo podobnie. Generalnie też Wigilia, dzień Wigilii 6 stycznia jest ostatnim dniem postu, więc wszyscy czekają chyba nie tylko na święto, ale na Boże Narodzenie, aby już móc zjeść coś mięsnego. Jakie potrawy są wtedy u Was przygotowywane? Jeżeli chodzi o potrawy bezmięsne, no przede wszystkim u nas na stole zawsze musiała być kutia i od tego chyba zaczynaliśmy i prawie zawsze były pierogi, raczej ukraińskie warenyki. Mogli być z kapustą, z grzybami, z ziemniakami na przykład. Oczywiście była ryba. No i mogła ona być w różnych postaciach, różna ryba, jak nie wiem, śledzie, pstrągi, karpie, makrela, różnego sposobu przygotowania. Owszem, był barszcz, tylko że barszcz ukraiński różni się od polskiego. Natomiast moja babcia jakby robiła taki barszcz z uszkami. No i dla mnie to było zdziwienie, kiedy stawiano przede mną talerz i nie rozumiałam, a gdzie jest barszcz. Na takiej zasadzie. Były salatki jarzynowe, gołąbki, więc generalnie trzymaliśmy się tak tego postu, tej zasady wegetariańskich potraw. Jak jest u Was z ubieraniem choinki? Czy jest tak samo jak w Polsce? Czy na przykład różnią się daty ubierania choinek? Choinkę też ubieramy tak samo jak w Polsce. Mogą się różnić daty, ponieważ u nas na Ukrainie część osób odbywa Wigilię, czyli Boże Narodzenie katolickie, część już prawosławne, czyli tego 6-7 stycznia i te daty się różnią o 2 tygodnie, więc generalnie ktoś już ubierał choinkę przed 24 grudnia, czasami nawet na Mikołaja. Ktoś ubierał na przykład choinkę już przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem,
aby ona jakby te 2-3 tygodnie była do Starego Nowego Roku. U nas po prostu się różnią jakby te kalendarze o 2 tygodnie. Co ze śpiewaniem kolęd i zwyczajem kolędowania? Jest u Was dalej na Ukrainie praktykowany? No, również śpiewamy kolędy, więc obyczaje mamy podobne. Kolędnice chodzą na przykład ja wyrosłam w mieście, więc od mieszkania do mieszkania, bądź od domu do domu kolędnice śpiewają, składają życzenia też gospodarzom. Czasami nawet chodzą takie całe grupy przebranych dzieci, na przykład przebranych za aniołków, mają ze sobą miniszopki, czyli to jest całe już przedstawienie. A jakie są u Was pozostałe święta tego cyklu bożonarodzeniowego? Z tych świąt to również świętujemy Nowy Rok. Tak, tutaj akurat daty się nie różnią, ponieważ jest to noc tak z 31 na 1 stycznia, czyli Sylwester Nowy Rok. Starej Nowy Rok już jest 13 na 14 stycznia, czyli znowuż tutaj widać te 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o Trzech Króli, to na Ukrainie jest święto Chrztu Pańskiego, jak dobrze to mówię, które właśnie zbiega się czasowo z tym świętem, które jest odpowiednikiem chyba polskich Trzech Króli. No i obchodzimy go 19 stycznia. Czyli tak rozumiem, 6 chyba stycznia Trzech Króli na 19 stycznia znów gdzieś wypływają te 2 tygodnie. Co ze świętym Mikołajem? Czy tak jak w Polsce przynosi Wam prezenty Mikołaj, czy może jednak Dziadek Mróz? Czy generalnie jakby mamy, raczej dla mnie to były jakby dwie osobne postacie, których chyba do tej pory nawet nie wiem, czym się różnią, oprócz tego, że Mikołaja mamy 19 grudnia i przychodził do nas właśnie Mikołaj z takimi poczęstunkami, jakieś, że tak powiem, lżejsze prezenty, a natomiast Dziadek Mróz, już postać, przychodził do nas na Sylwestra, na Nowy Rok, pod choinkę, a i już później na Święta Bożego Narodzenia. Natomiast Mikołaj na przykład to zostawiał swoje prezenty w butach. Wystawialiśmy, but miał być czysty, na parapet i wtedy przychodził Mikołaj, aczkolwiek tylko do grzecznych dzieci. Natomiast Dziadek Mróz już zostawiał prezenty pod choinką. Czy też kojarzony jest on z długą, białą brodą, z czapką i czerwonym ubraniem? Tak. I to jak Mikołaj, tak i Dziadek Mróz generalnie kojarzą się właśnie z czerwonym ubraniem, białą brodą, może okularami. Czy wraca się na Ukrainie do tradycji dekorowania domu diduchem? I czy przy okazji możesz wyjaśnić naszym słuchaczom, co to takiego jest diduch, bo może nie wszyscy wiedzą? Znaczy, diduch jest to, można powiedzieć, jakby to ująć tak, jak bukiet ze słomy, z różnych, można powiedzieć, ozdób. Generalnie to było słoma albo z pszenicy, które była jakaś tradycja zostawiania jego w domu, że on, że tak powiem, miał oczyścić od złych duchów, można powiedzieć, budynek. Ale w mojej, ja pochodzę z zachodniej części Ukrainy i może na zachodzie ta tradycja była rzadko spotykana, może bardziej gdzieś tam na środkowej części Ukrainy. Chociaż ostatnio na przykład coraz więcej można zobaczyć. Podobno w tym roku we Lwowie był wystawiony taki duży, czterometrowy dziduch. Ale w mojej rodzinie nic takiego nie robiliśmy. Ale na przykład stawialiśmy też poczęstunek dla osób zmarłych. A jak wyglądał taki poczęstunek dla zmarłych? No generalnie to zostawialiśmy coś, jakieś słodyczy, kawałek chlebu na takiej zasadzie, by fizycznie może kieliszek wina, wodę święconą, na takiej zasadzie, żeby to wiadomo, że tam nie było jakichś takich rzeczy typu sałatki i tak dalej. Coś typowo skromnego. Teraz przeniesiemy się w słoneczną część Europy i porozmawiamy ze Stellą z Brocchi, Włoszką zamieszkującą Sienę w Toskanii. Jak dobrze wiemy, zarówno Polska, jak i Włochy to państwa, w których najbardziej rozpowszechnioną religią jest chrześcijaństwo. Mimo to niektóre z tradycji bożonarodzeniowych odbiegają od siebie. Na pytanie, jakie są to różnice, odpowie nam właśnie Stella. Kiedy we Włoszech zaczyna i kończy się ten okres świąteczny?
Od 7 grudnia do 7 stycznia. Z jakich świąt się składa? Się składa z Wigilii, z Bożego Narodzenia i z 6 stycznia, co jest Befana. I tak podobno do Polski. Tylko, że 26 jest Santo Stefano. Również macie 6 stycznia Dzień Trzech Króli? Tak, ale tam też przychodzi Befana w tym dniu. Czy wasze tradycje są podobne do tych polskich? I jakie ewentualnie elementy je różnią? Nie są takie podobne, bo Wigilia nie jest tak bardzo ważna jak w Polsce. I nie mamy takie same tradycje, bo Wigilia jest taka bardzo normalna kolacja. I są tylko ważne 25, gdzie jest taki obiad świąteczny z rodziną. I jemy, w mojej rodzinie jemy lasagne, co jest taki bardzo dobre danie włoskie. I na drugie danie albo jemy pollo arrosto, czyli kurczak na rożnie, i albo ryby i nic coś takiego. I jako ciasta najbardziej jemy panettone albo pandoro, co są takie suche ciasta. Jak wygląda we Włoszech Wigilia? Czy też macie takie zwyczaje, że na przykład czekacie z kolacją, aż spadnie pierwsza gwiazdka, czy łamiecie się opłatkiem? Jak to u was wygląda? Nie łamiemy żadnego opłatka. To jest normalnie, czekamy, że kolacja jest gotowa i jemy normalnie. A jakie potrawy się wtedy u was serwuje? Jest kto je rybne potrawy albo mięsne, ale jak nie, to każda rodzina może sama zdecydować, co jeść. Powiedz nam, Stella, czy wy również we Włoszech obchodzicie Mikołajki? Nie, bo obchodzimy, że Mikołaj przychodzi, tylko że 25. Ale robimy tak samo listy do świętego Mikołaja. Słyszałam, że prezenty u was również oprócz Mikołaja przynosi czarownica Befana, czy to prawda? Tak, to 6 przychodzi ta czarownica Befana, co nam daje, jeśli byliśmy dobrzy w całym roku, to dawała nam cukierki. A jak nie, to jeśli byłeś zły, to ci daje węgiel. Takie węgielki albo jako słodycze takie węgielki albo cały węgiel. A jak ona wygląda? Jest brzydka, jest czarownicą, taka z brzydkim nosem, gruba. Też lata na miotle? Tak. Podobno tradycja robienia szopek pochodzi właśnie z Włoch. Czy jest to u was ważna tradycja, czy już się raczej od tego odchodzi? Tylko dla wierzących to jest bardzo ważne. Jak nie, to nawet nie robią szopki, tylko choinkę. Czy możesz opowiedzieć nam o tradycji targów i straganów świątecznych? Tak, jasne. To w każdym mieście są takie targi świąteczne, gdzie sprzedają jedzenie świąteczne bardziej. Ciastka, sery i przydają też dekoracje świąteczne ręcznie robione. Rozmowy z dziewczynami pokazały nam, że tradycje świąteczne w naszych domach czasami różnią się od siebie. To prawda, że co kraj to obyczaj, ale łączy nas jedno. Zwyczaj obdarowywania naszych najbliższych prezentami i niesamowita atmosfera oczekiwania na te najpiękniejsze święta w roku, pełne magii i rodzinnej atmosfery.